Po wygranej z Odrą Wodzisław Śląski drużyna Ruchu Radzionków rozegrała drugi sparing tej zimy. Tym razem rywalem Cidrów był przedstawiciel opolskiej czwartej ligi Polonia Nysa. W pierwszych fragmentach spotkania Spadkowicz z trzeciej ligi zagrażał gospodarzom głównie stałymi fragmentami gry. Wynik otworzył jednak wykorzystując prezent od defensywy Radzionkowian. Strata piłki w swoim polu karnym sprawiła, że Ruch od 8 minuty i gola Patryka Ostrowskiego musiał odrabiać straty. Dobre okazje na trafienie do siatki miał Piotr Kwaśniewski, bliski zdobycia gola był również Kacper Sadlak. Radzionkowianie razili jednak nieskutecznością, a w 30 minucie nadziali się na kontrę, którą wykończył Kacper Duda i było 0-2. Dwie minuty później Cidry złapały kontakty z rywalem. Piłka przejęta przez Kacpra Zalewskiego trafiła do Marcina Kowalskiego, który spokojnie umieścił ją w bramce. Do przerwy wynik brzmiał jednak 1-3. W 43 minucie Jakuba Zapióra drugi raz tego dnia pokonał Duda, ustalając rezultat pierwszej połowy. Po zmianie stron drużyna trenera Marcina Trzcionki próbowała odrabiać straty. Aktywny był Szymon Matysek, po rzucie rożnym bliski zdobycia gola był Rafał Otwinowski i dobijający jego uderzenie zawodnik testowany w barwach Ruchu. Wreszcie w 65 minucie po kolejnym rzucie rożnym drugi raz tej zimy do bramki głową trafił Otwinowski. Niewiele brakowało, by kilka minut później fatalne nieporozumienie w defensywie Ruchu pozwoliło gościom na czwartego gola. Polonia zmarnowała jednak kapitalną sytuację, później skuteczności brakowało już Radzionkowianom. Cidry przeważały do samego końca, ale rezultat pozostał bez zmian. W drugiej tegorocznej grze kontrolnej Ruch Radzionków przegrał z Polonią Nysa 2-3. Traciliśmy bramki przez swoje własne błędy indywidualne i później musieliśmy gonić ten wynik. Goniliśmy, były sytuacje, ale gdzieś nie brakło skuteczności finalizacji. Ale naprawdę to druga połowa mogła się przede wszystkim podobać, bo stworzyliśmy dobre widowisko. Szkoda, że nie wygraliśmy meczu, ale budujemy się dalej i jedziemy dalej.